Od 2012 do 2016 roku odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała, czyli zarówno z nadwagą i otyłością, jak i z niedowagą, wzrósł o ponad 5%. W roku szkolnym 2015-2016 wyniósł aż 22%, czyli dotyczył co piątego ucznia. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie, działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów żywieniowych „mleko w szkole” oraz „owoce i warzywa w szkole” osłabiało między innymi niezrealizowanie jednego z podstawowych założeń, czyli spożywania otrzymywanych produktów na terenie szkoły. W blisko 30% zbadanych sklepików szkolnych dostępne w nich produkty nie odpowiadały wymogom rozporządzenia w sprawie żywienia dzieci i młodzieży. Istotnym problemem było także podawanie uczniom w szkole obiadów niespełniających norm żywienia dla dzieci i młodzieży. We wszystkich zbadanych na zlecenie NIK jadłospisach była zawyżona zawartość białka i węglowodanów, a w prawie wszystkich tłuszczów. W prawie wszystkich zbadanych jadłospisach stwierdzona została także nadmierna ilość sodu, w tym w ponad połowie jadłospisów dopuszczalna norma przekroczona została ponad trzykrotnie. W szkołach, które posiadały własną kuchnię, rodzice znacznie częściej wykupywali obiady swoim dzieciom niż w przypadku żywienia uczniów przez ajenta lub firmę cateringową. Wpływ na to miała głównie cena posiłku, która w przypadku rezygnacji przez szkołę z własnej kuchni wzrastała ponad dwukrotnie.